Jakie jest najczęściej zadawane pytanie przez kogoś, kto przymierza się do zakupu roweru elektrycznego? Jaki to ma zasięg? Cześć, dzień dobry, witajcie. Ja nazywam się Darek Grudniewski, jestem z kanału Dr. E-Bike i w dzisiejszym wideo postaramy się odpowiedzieć na to trudne pytanie. Tak naprawdę to wideo robię trochę dla Ciebie, widzu, ale przede wszystkim też dla siebie. Dlaczego? Ponieważ zgłosiłem się ostatnio na zawody w Szwajcarii, zawody typu EDR, czyli zawody światowego czempionatu, na których od niedawna można się ścigać też na rowerach elektrycznych. Pierwszą eliminację jechałem w Bielsku i zapisałem się na eliminację w Szwajcarii i we Francji. Na zawodach w Bielsku próbowałem przejechać całą trasę zawodów na malutkiej baterii Compact Yub 400, czyli 400 Wh. Okazało się to jednak niemożliwe, więc na zawody do Szwajcarii trochę przekonstruowałem swój rower. Już nie jest na bateriach 400. Teraz mam do dyspozycji dwie baterie 500. Nazywają się Power Tube 500. To jest bateria, która jest cięższa od tej mojej poprzedniej baterii, bo ta bateria jest kilogram cięższa, więc teraz mój rower będzie ważył 25 kg. Jedna tutaj 500 jest teraz zamontowana, drugą tutaj na potrzeby dzisiejszego testu mam w pełni naładowaną w rękach. Jest to bateria pod smart system, ale jest ona jeszcze na ogniwach 18650, czyli tych starszego typu. Tutaj przed sobą mam regulamin tych zawodów światowych i sytuacja wygląda w ten sposób, że na tych zawodach amatorzy jadą jedną pętlę i ta pętla zwykle ma wynosić około 1400 metrów w pionie i mamy to przejechać od 1,5 do 2 godzin. Bardzo ciasno są te odcinki policzone, dojazdówki są takie naprawdę szybkie, trzeba ostro cisnąć. Natomiast profesjonaliści jadą dwie pętle i potrzebują na te zawody dwie baterie i wtedy mogą sobie zrobić tutaj maksymalnie 3000 metrów przewyższenia podczas całych tych zawodów. Dobrze, ale wracając do pytania, jaki zasięg ma mój rower na baterii 500? Odpowiedź jest tak naprawdę bardzo trudna i to dotyczy każdego roweru, nieważne od tego, jaką ma baterię. Bo tak naprawdę na to, jaki zasięg ma rower, ma wpływ wiele czynników i można je podzielić na czynnik typu człowiek, na czynnik typu rower i na czynnik typu teren. I pozwólcie, że bardziej rozwinę temat. Jeśli chodzi o samego człowieka, o ridera, no to oczywiście ważna przy oszacowaniu zasięgu jest masa ridera. Wiadomo, im osoba jest cięższa, tym ciężej będzie miał rower, żeby wjechać na górę z taką osobą. Jeżeli osoba jest lekka, no to będziemy w stanie zrobić większy zasięg. Sprawność fizyczna rowerzysty, tak? To, że ktoś jest lekki, nie oznacza, że jest tak naprawdę silny, więc oczywiście ważny jest ten parametr, ile generujemy watów na kilogram naszego ciała. Kolejna sprawa to jest kadencja. Oczywiście kadencja czysto teoretycznie im większa, tym lepsza. Często widać ludzi, którzy jeżdżą na rowerach elektrycznych z taką bardzo wolną kadencją, to na pewno nie jest dobre dla silnika, ale z kolei niektóre silniki bardzo nie lubią super wysokiej kadencji, gdzieś tam do 80, 90, 100 są w stanie nadążać za nami. Jeśli chodzi o Boscha, no to takie 90 obrotów na minutę to jest na pewno bardzo dobra kadencja do tego, żeby generować duże zasięgi. Kolejny parametr to jest nasz mental. I co mam na myśli? To, że w rowerze będziemy starali się zrobić duży zasięg, jeżdżąc na delikatnych trybach, na eko albo na turze, to jest ok, ale oczywiście w elektryku zawsze jest ta pokusa, żeby przełączyć na tryb mocniejszy. Więc co mam na myśli mental? No oczywiście, jeżeli chcemy zrobić duże przewyższenie, to musimy być czujni, uważni, nie przełączać na te maksymalne tryby, no bo one, wiadomo, bardzo dużo energii zjadają z naszej baterii. Kolejny parametr to jest rower. No i tutaj mam listę naprawdę dużą. Jeśli chodzi o zasięg roweru, no to co mam na myśli? Przede wszystkim rodzaj roweru. Wiadomo, inaczej zużywa energię elektryczną rower miejski, który ma po prostu opony takie bardziej gładkie, inaczej zużywa sztywny rower MTB, inaczej baterię zużywa taki elektryk z pełnym zawieszeniem, gdzie gdy pedałujemy, to zawieszenie jednak się ugina, cały czas pracuje. No i też wiadomo, inaczej zużywają energię rowery typu gravel, coraz więcej jest e-graveli na rynku i te gravele się świetnie, lekko toczą, nawet powyżej 30 na godzinę można jeździć i wtedy w ogóle rower nie zużywa nam energii z naszej baterii. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o rower, to oczywiście dobrze dobrana rama i sylwetka. Musimy mieć na odpowiedniej wysokości siodło, musimy mieć geometrię dobrą roweru dobraną i wtedy jesteśmy w stanie generować duże moce z naszych nóg. Kolejny parametr, pedały zwykłe albo zatrzaskowe. Ja na przykład jeżdżę na pedałach zwykłych i jest to trochę niekorzystne, bo tylko jestem w stanie naciskać na pedały, nie mogę ich ciągnąć, no ale tak się przyzwyczaiłem, może niedługo to zmienię. Kolejny parametr to jest silnik
i jego moc i moment obrotowy. Oczywiście tutaj mam bardzo potężny silnik Race. Ten silnik generuje 85 Nm, 600 W albo nawet więcej w piku, więc ten, wiadomo, silnik, jeżeli używamy mocnych trybów, bardzo obciąża nam baterię. Kolejny parametr w rowerze to jest wybrany tryb wspomagania. Oczywiście tych trybów mamy wiele u różnych producentów. W Boschu można sobie to tam dowolnie teraz konfigurować, nawet z poziomu aplikacji. Więc wiadomo, jak mamy wybrany mocny tryb, mocne drenowanie baterii, delikatny tryb eko, powoli nam bateria schodzi. Kolejny parametr, jeśli chodzi o zasięg, to jest oczywiście pojemność baterii. Wiadomo, bateria 400 mała, mały zasięg, bateria 750, zasięg dużo większy, niestety kosztem masy roweru. Kolejna sprawa to jest tak naprawdę realna pojemność baterii, tak? Bo tutaj na tej baterii na przykład mamy napisane PowerTube 500, czyli ona ma teoretycznie 500 Wh, ale jeżeli będziemy mieli na tej baterii zrobione 100 cykli rozładowania, to prawdopodobnie realna pojemność tej baterii jest mniejsza, może być 450. Dla przykładu można sobie to sprawdzić, badając baterię capacity testerem. Kolejna sprawa to jest masa roweru. Mój rower niestety ma aluminiową ramę, jest dosyć ciężki, na baterii 500 waży 25 kg. Wiadomo, im rower lżejszy, tym łatwiej będzie nam generował duże zasięgi. Sprawność techniczna sprzętu. Co mam na myśli? Jeżeli jeździmy rowerem, gdzie delikatnie na przykład trąbną hamulce, no to oczywiście taki zasięg tego roweru będzie mniejszy. Duże znaczenie ma też jakość naszego napędu. Jeżeli mamy bardzo zużyty łańcuch i te opory na napędzie są duże, no to zasięg oczywiście nam maleje. Kolejna sprawa to takie szczegóły jak łożyska w kołach. Jeżeli nam się koła lekko toczą, no to oczywiście robimy duży zasięg. Jeżeli mamy gdzieś na łożyskach duże opory, to też nasz zasięg może czysto teoretycznie spadać. Kolejna sprawa, rodzaj zmiany napędu, rodzaj przerzutek. No ja mam zastosowaną normalną przerzutkę i mam napęd łańcuchowy. Takie rozwiązanie jest na pewno bardzo sprawne, ale oczywiście są też rowery, które mają zmiany biegów w pieście i wiemy, że takie rodzaje zmian biegów na pewno generują pewne straty już wewnętrzne. No i oczywiście zastosowanie paska zębatego też generuje większe opory niż nasmarowany dobrze łańcuch. Rodzaj zastosowanych opon. To jest mój rower, którym się ścigam, więc tutaj te opony mam naprawdę takie do ścigania. Co mam na myśli? Są to opony, które są bardzo miękkie. Bardzo miękka jest mieszanka gumy, największa z Continentala z tyłu, największy Maxi z Assegai z przodu w mieszance Max Grip, więc też taka mega miękka guma. No i niestety fajnie się tym zjeżdża, rower generuje dużą przyczepność na zakrętach, ale niestety kosztem czegoś, kosztem oporów. No jeżeli próbujemy wyłączyć napęd w tym rowerze i podjeżdżać bez wspomagania, to na tych oponach, uwierzcie mi, naprawdę jest ciężko. No i tutaj ostatni parametr, który wymyśliłem, to jest ciśnienie w kołach. Ja jeżdżę na bardzo niskich ciśnieniach, około 1 bara, 1,1 może czasami z tyłu, więc niskie ciśnienie, opona rozpłaszczona też generuje niestety duże opory. Jeżeli takie opony napompujemy do 2 barów albo 2,5, to oczywiście będzie nam się jeździło lżej i zrobimy większy zasięg. I rozwijmy teraz sprawę terenu, po którym jeździmy. No to jeśli chodzi o teren, to oczywiście wpływ na zasięg ma ukształtowanie terenu. Oczywiście inaczej zużywamy baterię, jeżeli jeździmy po bulwarach wiślanych, po płaskim, albo okrążamy jezioro Czorsztyńskie, gdzie nie ma dużych przewyższeń. Bateria inaczej się zużywa, jeżeli pojedziemy gdzieś w góry, jeździmy góra, dół i są duże, ciężkie podjazdy. Oczywiście wpływ na zasięg ma rodzaj podłoża, więc oczywiście inne opory toczenia są na asfalcie, inne są na szutrze, a inne są, jeśli jeździmy po kamieniach albo dla przykładu po śniegu. Warunki atmosferyczne też mają wpływ, no bo załóżmy, że dzisiaj tutaj w Rabce jest super sucho, więc ta nawierzchnia jest dosyć ubita, fajnie się podjeżdża, ale czasami tutaj zimą przyjeżdżam, gdzie jest wszystko rozmoczone, jest totalne błoto i ta opona grzęźnie w tym błocie, co oczywiście redukuje nam zasięg. Kolejna sprawa to jest wiatr. Jeżeli jedziemy rowerem miejskim albo jakimś cargo, nawet po mieście i wieje nam wiatr prosto w twarz, to oczywiście też ma to wpływ na zasięg. Tutaj w górach, jak dzisiaj jestem, gdzie jest dużo drzew, no to ten wiatr nie ma takiego dużego wpływu. Oczywiście na zasięg ma też wpływ temperatura. Jeżeli jest bardzo gorąco, no to oczywiście sprawność baterii trochę spada. Jeżeli jest bardzo zimno, jeździmy w okolicach zera, no to bateria i sprawność też mocno spada. Wtedy ogniwa nie pracują tak wydajnie.
fajnie i zasięg też drastycznie może nam spadać. Optymalna temperatura pracy to jest takie 18-20 stopni dla baterii. Baterie też nie lubią się przegrzewać. U mnie widzicie tutaj nawiewy powietrza. Mam tutaj zapewnioną dodatkową wentylację dla baterii, która jest w grubej aluminiowej ramie i potrafi się nagrzewać. Jeżeli bateria się nagrzewa, to też sprawność baterii lekko spada. Kolejnym parametrem odnośnie terenu, no to jest rodzaj wycieczki, jaką robimy. No bo wiadomo, inaczej będziemy zużywać baterię, jeżeli sobie będziemy jechać wokół jeziora cały czas równym tempem, spokojnym, bez żadnych zrywów, a inaczej zupełnie będzie się zużywała bateria, jeżeli będziemy mieli dużo przystanków, będziemy się co chwilę zatrzymywać, ruszać, albo gdy będziemy jeździli dla przykładu w ruchu miejskim, gdzie cały czas się zatrzymujemy, ruszamy, wtedy oczywiście na te przyspieszenia do tej pewnej prędkości też silnik będzie zużywał dużo energii z naszej baterii. I to było takie techniczne bla bla bla, ale tak naprawdę dzisiaj chcę dla Was i dla siebie samego też sprawdzić, jaka jest różnica w zasięgu, jeżeli jeździmy na lekkich trybach wspomagania, a na tych trybach bardzo mocnych. Więc dzisiaj mam do testu jeden rower, jedną górę, będę jeździł w kółko po tych samych trasach, teraz jest tam 500. Na początku testu będę używał tylko trybu Eco i Tour i tak rozładuję pierwszą baterię. Potem rzucam drugą baterię i tą baterię rozładuję już tylko na trybach Turbo i Race. Wszystkie suwaki na max w prawo, czyli tryby, które najbardziej lubię. Sam jestem ciekawy, co nam z tego wyjdzie, także słuchajcie, godzina 12, czas lecieć. Zobaczcie, mam baterię w pełni naładowaną i tutaj taka ciekawostka, mogę sobie dostosować tryby, to znaczy wyedytować moją listę. Wyłączam Race, wyłączam EMTB, pozostawiam jedynie tryb Eco i Tour, dwa najsłabsze tryby w moim rowerze, więc co bym tutaj nie zmieniał na wyświetlaczu, to maksymalnie będę miał tylko Tura, 100% baterii i rozpoczynamy nasz test na pierwszej baterii. Dobrze, test rozpoczęty, wspieram się tutaj pod górę Krzywoń, podłączyłem sobie telefon bezprzewodowo, jest połączony z silnikiem. Tutaj widzicie moje waty, 300-400, tutaj z boku jest moja kadencja optymalna, to by była taka, żeby było właśnie gdzieś koło 80, tryb Tour i co ciekawe klikam, nie jestem w stanie włączyć mocniejszego, bo mam tylko Eco i Toura wybranego. Zerknijcie tylko trochę na wyświetlacz, stan baterii 90%, czyli 10% zjadło mi baterii wjeżdżając na górę Krzywoń, odległość 1,9 km, czas jazdy niecałe 12 minut, zjeżdżamy w dół. Słuchajcie, na turze nie jest łatwo jeździć, jestem zmęczony, jest godzina 14.30 i mam równiutkie, zobaczcie, 50% baterii. Cały czas jeżdżę na turze, próbowałem na Eco, ale bez sensu. 5 razy wspiąłem się na Krzywoń, tutaj to widać. Godzinę fizycznie miałem jeżdżenia, odległość zrobiona 14,7 km. Tutaj ciekawe dane, bo wznoszenie mam 768 metrów, czyli jest szansa, że na tej baterii zrobię 1000 metrów w pionie. Teraz jestem na wysokości 691 metrów i lecimy dalej. 50% baterii, rozładowujemy ją do końca. Rozładowałem właśnie baterię numer 1, jest godzina 16.51, trochę mi się zeszło, bo miałem po drodze różne sprawy do załatwienia. Bateria, jak widzicie, 0%, 1324 metry w pionie, zrobione 29 km odległość, jaką pokonałem i to wszystko zajęło mi 2 godziny 10 minut jazdy. Tak to wygląda, zasięg normalny, opony bardzo przyczepne, max gripy, więc oczywiście opory są znaczne, no i masa roweru 25 kg, tak to wygląda, więc za chwilę zakładam kolejną baterię, dychnę chwilę i lecimy dalej. Jest chwila po godzinie 18, zmieniłem baterię, w rowerze siedzi świeża bateria. Ta bateria, jak widać, jest totalnie rozładowana. Jeśli chodzi o mój rower, no to teraz widzimy, że tutaj mamy 100% baterii i ja do tej pory sobie jeździłem na trybie Tour i Eco i nie byłem w stanie dać nic mocniejszego. Teraz odpalę tylko dwa tryby, będzie nam dostępny tryb Race i Turbo, zapisuję to, nie ma innych. I teraz jeszcze ten tryb Race sobie dostosuję w ten sposób, że duża moc na maksa,
i tutaj wspomaganie na maksa. Ta dynamika to jest reakcja na przyspieszenie, jak depniemy w korbę, to on po prostu rwie jak szalony, ale ja tak lubię, a turbo mamy takie normalne. Dobrze, dobrze, koniec rabkowych przygód. Właśnie rozładowałem drugą baterię, mamy godzinę 20, trochę mi to zajęło. Spójrzmy na statystyki. Statystyki moim zdaniem są dosyć interesujące. Tutaj jak jeździłem na turze, no to zajęło mi to 2 godziny 10 minut, a tutaj jak jeździłem tylko na turbo i rejsie, to rozładowałem baterię w godzinę i 12 minut, ale miałem średnią prędkość dużo większą, 17 na godzinę, tutaj 13. No i odległość, którą pokonałem, oczywiście jest mniejsza, 20 km zrobiłem i zrobiłem 958 metrów przewyższenia. Moc średnią miałem tutaj 147 W, a jeżeli sobie spojrzymy tutaj na to, co jeździłem na turze, no to oczywiście miałem więcej siły wtedy jeszcze i miałem moc średnią 174 W, ale oczywiście wyższe było przewyższenie. Dobrze kochani, zakończenie tego wideo, co ma wpływ na zasięg. Jak widzieliście, bardzo wiele parametrów. Oczywiście można jeździć tak, żeby robić olbrzymie zasięgi i tak będę starał się jeździć w najbliższy piątek na zawodach EDR, gdzie będę musiał pokonać 1500 metrów w pionie. Natomiast na treningach moim ulubionym trybem to jest race i turbo. Nie patrzę na zasięgi, po prostu na maksa używam silnika, podjeżdżam szybko pod górę i cieszę się z jazdami. A jeżeli wy lubicie się doktoryzować na temat zasięgów, to bardzo polecam wam na stronie Boscha możecie znaleźć taką fajną symulację, gdzie wpisujecie bardzo dużo parametrów od waszego roweru i system sam liczy wam, jaki będziecie mieli zasięg możliwy do zrobienia na waszej maszynie. Do zobaczenia w następnym odcinku i trzymajcie za nas kciuki w Szwajcarii. Za chwilę się zbieram i wyjeżdżam do Szwajcarii razem z Marcinem Motyką i z Mariuszem Ochmańskim. Yo!